Siema, 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 witam w kolejnym filmu, tym razem już w sezonie 2021 i jak widzicie zaczynam odcinek garażowy, czyli sezon zaczynam od odcinka garażowego, ponieważ w tamtym roku był spuszczony płyn chłodniczy, nie chciało mi się już w tamtym roku nalewać nowego, no i teraz właśnie mam to zamiar zrobić, to co? Przystępujemy do pracy. A nie, zanim jeszcze przystąpimy, to tak, za 3 dni są chyba święta, tak, za 3 dni są święta wielkanocne, no to w związku z tym składam wszystkim Wam zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych, mokrego dyngusa. No i pamiętajcie o tym, żeby jajeczka pomalować. No, dobra, to zaczynamy wymianę płynu chłodniczego. Znaczy wlewanie już, nie, bo wymiana już zlane. Co, żeby zacząć wymienić ten płyn, no to należy, musimy najpierw ściągnąć cały ten licznik. Odkręcamy tylko tutaj tą jedną śrubkę, tą dolną, te dwie zostają. Jak już mamy tą dolną śrubkę odkręconą, to wtedy ściągamy ten cały licznik. U mnie to już jest odkręcone, zaraz powiem. Ale zanim, żeby go ściągnąć, to musimy najpierw podnieść go do góry, podważyć i odkręcić tak linkę z licznika i tutaj są takie dwie kostki. Te dwie kostki musimy ściągnąć. No i mamy dostęp do wlewu płynu chłodniczego. To sobie dam na bok. A widzicie, jeszcze akumulatora nie ma założonego. Kurczę, trzeba będzie go odpalić. No i dobra. Tutaj tak, o, ładnie teraz widać ten wlew. Taką mam lampeczkę na magnes, można sobie ją przymocować, będzie mi tu świeciła ładnie. Teraz tak, kolejna rzecz, którą trzeba zrobić jeszcze, to tutaj, o, może właśnie ta lampeczka mi się teraz przyda, to tutaj jest zbiornik wyrównawczy. O, to takie coś ignie, to się odkręca. Tu jest właśnie wlew do zbiornika wyrównawczego. I jeszcze co jest ważne, tutaj mamy ten, nie wiem czy to będzie widać, ten taki wężyk, nie? To jest właśnie, tutaj sprawdzamy potem poziom płynu chłodniczego. Już po wszystkim. No a na koniec jeszcze, żeby spuścić płyn, no to musimy tutaj, o, zaraz widać, tą śrubkę. Tą śrubkę, tą tutaj. Tą śrubeczkę musimy odkręcić, żeby płyn został zlany. Po prawej stronie motocykla to jest. Wiadomo, zlewamy, zakręcamy śrubkę i możemy uzupełniać płyn chłodniczy już w motocyklu. Ok, dobra, to wszystko tu odkładam sobie na bok. I co, i zaczynamy wymianę. Ale właśnie. I teraz się na mnie posypią pewnie gromy z jasnego nieba. Wiecie co, kurczę, zobaczcie jaki płyn wlewam do wulkana. Tylko gdzie on jest? No. Ale będzie wesoło przynajmniej. Może. Dobra. Przystępujemy do wymiany płynu. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, przypomniało mi się, tutaj z tego zbiorniczka wyrównawczego musimy płyn wyciągnąć. Także mnie się udało go wyciągnąć, o, wężykiem strzykawą. Kilka takich strzykawek i zbiorniczek był pusty. Ok, no teraz tak, mam nadzieję, że to wszystko będzie widoczne. Taki tutaj full professional lejek i pamiętamy, śrubka tamtego spuszczania płynu chłodniczego zakręcona, zbiorniczek wyrównawczy odkręcony, no i powolutku będziemy nalewać płyn chłodniczy. Dobra, udało się odkręcić, wlewamy powoli, żeby się układ tak mniej więcej zdążył odpowietrzyć, żeby to powietrze mogło się wydostać. Nie za szybko.
Do mojego motocykla wchodzi akurat jakieś 2,4 litra. No, słyszycie? Jak powietrze ucieka. Dlatego trzeba wlewać w miarę powoli. Bul, bul, bul. Ile to? Jeszcze dużo. Wlewamy do tego momentu, aż zobaczymy płyn już na samej górze praktycznie wlewu. Bo i tak musimy odpalić motocykl, to wiadomo, że ten płyn się rozejdzie, otworzy się termostat. Także to wszystko potem. O, uciekło powietrze. No i praktycznie mamy pełny w tej chwili ten układ. Jeszcze ociupinkę. Dobra. Mamy płyn w środku. I teraz co? Właśnie. Żeby odpowietrzyć i żeby ten płyn się rozszedł po całym układzie, no to trzeba motocykl odpalić. Aha, nie mam akumulatora, więc teraz trzeba będzie zamontować akumulator. Jeśli chcecie, zostańcie ze mną, jeśli nie, przebijcie sobie dalej. Dobra. No i okej, akumulatorek zamocowany, cała elektrownia zamocowana. To co, próbujemy odpalić? Pierwszy raz, kurczę, po całym, nie wiem, marzec, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, no 4 miesiące stania. Okej, akumulator podpięty, sprawdzimy. Jest, dobra, świeci. No to co? Próbujemy, kurczę, aż normalnie ciekawe. Ciekawe, jak to pójdzie. Okidoki, jasny gwint. Aha, kurczę, właśnie. Zapomniało mi się, że przecież alarm mi się uzbroił przy zakładaniu akumulatora. Najpierw trzeba go rozbroić. Dobra, alarm nieaktywny. Ok, gdzie mam klucze? Ok, kluczyki mamy, spoko. Ok, próbujemy pierwsze odpalenie. Jeszcze raz. O, 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 o. Jest. O. Ulala. Co to się tu robi? Dobrze, pompa działa. Wycięłam trochę. No ładnie, po 4 miesiącach stania.
to co, nie będziemy po prostu czekali, znaczy nie będziecie czekali ze mną, aż to się nagrzeje. Widzimy się za chwilę, jak już się uruchomi u mnie wentylator. No, płyn już paruje. Zobaczcie, bąbeleczki uciekają powietrza. Już powinien niedługo wentylator się włączyć. Jak się włączy wentylator, uzupełniam wtedy płyn w zbiorniku wyrównawczym. Sprawdzam, czy jest poziom. I tyle. I składam wszystko do kupy. No i pięknie, wentylator się uruchomił. Jeszcze chwilkę poczekam. Niech się ten płyn wodniczy wszędzie rozejdzie. I dolewki robimy i skręcamy i gotowe. No, troszkę płynu widzicie było, czyli że rozchodzi się. Okej. No i teraz możemy się pobawić właśnie z dolewaniem do zbiorniczka wyrównawczego. Okej, jak to widać? Widać czy nie widać zbiorniczek? Widzicie zbiorniczek. Dobra, teraz sobie wlewam ten płyn tutaj do końca, tak jak się należy. I potem tylko sprawdzanie jeszcze poziomu. I wszystko w temacie. Szczykoleczka, wężyk, szlaufik. I jedziemy z kopcem. I obserwujemy poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym. Uwaga na tłumiki, bo są gorące. Do tego byłoby lepsze coś większego niż taka strzykawka, no ale cóż, nie mam nic innego, więc trzeba się tym posługiwać. O, pokazał się płyn zbiorników wyrównawczym, zaraz zobaczycie. Znaczy nie w zbiorniku, tylko w tym, w tym małym przewodzie, w tym krótkim szlafiku. Dobra, teraz patrzcie. Tu w tym miejscu jest płyn, jak się przypatrzycie, to go widać. On jest teraz w połowie, także taki stan jest odpowiedni i tak powinno zostać. Ale jeszcze sprawdzimy tutaj, tu trzeba też dolać od góry. Ok, chyba mi się przelało. Teraz zobaczymy. No, trochę za dużo. Trzeba będzie ściągnąć szczykawą. Tak trochę ciężko się. O, ciągnie i trzyma kamerę. Dobra, wydaje mi się, że teraz będzie ok. Dobra. Nic, to jeszcze raz odpalam maszynę i sprawdzimy, czy wszystko gra. Ok, tu jest dobrze. W zbiorniczku wyrównawczym mamy płyn, widzicie?
Jest. Dobra. Elegancko. No to co, mamy odpowietrzone, dolane. Super. Gdzie ta zakrętka jest? Tu jest. Kurwa, teraz tego to nie dam rady tu przykręcić, bo tu miory są kurde gorące. Jeszcze mi tam wpadło. Dobra. No, ale widzieliście, to jest wszystko. Taka wymiana płynu chłodniczego. Nie ma tragedii. Poskładam sobie do kupy. Widzieliście, jak się rozkłada, więc analogicznie robimy to w drugą stronę. Dzięki za oglądanie. I widzimy się na trasie już teraz. No, jeszcze na koniec tylko. O, wszystko poskładane, proszę. Licznicie, siodełko. Poskręcane, poskładane. Jeszcze tylko szybka kontrola, czy wszystko działa. Stacyjka. Pięknie. Światełka się świecą. Odpalmy. Nie, muś, nie. Pięknie. Dobra, światełka. Pozycyjka świeci. Normalne światełko świeci. Te moje lightbary piękne świecą. Dobra. Długie światło świeci. Tył świeci. Migacze. Jeden, drugi, pięknie. Prawy. Prawy, pięknie. Jeszcze trąbka tylko. Jeszcze trąbka. Jasne. Wszystko działa. Aż miło, jak ta robota fajnie idzie. Płyn wymieniony, wszystko działa, motorek gotowy do jazdy. No, może na święta mi się uda gdzieś wyskoczyć w jakąś traskę. Dobra, teraz to już na serio. Cześć, do następnego filmu.